Siemanko, witajcie na mojej podłodze. Już nie będę wam mówić, że o, było chwilę przerwy, bo to jest normalne na moim kanale, ponieważ... No, ponieważ normalne rzeczy, które się u mnie dzieją, czyli mam dużo pracy, jest lato, jestem na zewnątrz, jeżeli nie znacie zewnątrz, to zapraszam, fajna sprawa, nie no, miałem trochę pracy, trochę się działo. Jeżeli chcecie być, jeżeli tęsknicie za moimi, za moją mordą, to zapraszam na streamy co tydzień we wtorek o 20:00, fajnie jest, ale tutaj jesteśmy na mojej podłodze, żeby skończyć pewną sagę. Mamy dużo sag, na przykład jest saga Herbata. Saga! Albo jest na przykład saga Gwiezdne Wojny, no saga Zmierzch, saga Gwiezdne Wojny, ale najważniejsza saga dla ludzkości to jest saga Xbox na tym kanale. W pierwszym filmie, którego tutaj macie miniaturę, w pierwszym filmie kupiłem 5 Xboxów 360, które były niesprawdzone na pewno na Allegro i z takim jakby zamysłem, że może się opłaci. To są cebulowe okazje tak w ogóle, właśnie, to są cebulowe okazje, czyli seria, w której znajduję oferty w internecie i sprawdzam, czy coś na tym zarobię, czy nie będę stratny przynajmniej. No i saga Xboxowa zaczęła się, taki krótki recap, ale zapraszam do obejrzenia całego. Zaczęła się tak, że kupiłem 5 Xboxów, sprawdziliśmy je i działał tylko jeden. Później do tych Xboxów kupiłem zasilacze, bo myślałem, że są złe zasilacze. To jest drugi film, Nowa Nadzieja się nazywa. Czyli nowe zasilacze kupiłem, które nic nie dały i dalej 4 z tych Xboxów były popsute. Więc tam dokładna cena się tutaj wyświetli. To laska montażysta z celażniejszości. Dokładna cena to było około 265 zł plus 50 za kolejny zasilacz. Więc razem, według moich niesamowitych zdolności matematycznych, jest to 315 zł. Trochę hajsu, nie? Jak za taki szrot. Bo jestem ignorantem, bułą i nie sprawdziłem, ale chyba to było 250 coś około złotych. Wydałem na to wszystko, czyli stówkę na te, bo jeszcze tak, zapłaciłem stówkę za 5 Xboxów, plus do tego zasilacze, 2, albo nawet, no nie, do tego zasilacze, do tego przejściówka. No i wyszło mi to gdzieś 250 zł. No i w tym drugim filmie powiedziałem, że będę wszystko wystawiać na różnych serwisach aukcyjnych. I żeby ten film nie trwał 2 minuty, bo moje filmy muszą trwać pół godziny, opowiem wam o serwisach aukcyjnych, bo głównie operowałem na Allegro lokalnie i na OLX-ie. Na OLX-ie wiadomo, Janusz X, super portal. No nie, naprawdę, ja lubię OLX-a, ponieważ jestem Januszem, jestem cebularzem, czyli tam w tym środowisku, jak normalnie ryba w worku cebuli się czuje, czyli super ekstra. Czy kiedyś, jeżeli chcecie, napiszcie mi w komentarzu, chcecie moje OLX-owe historie, to wam mogę zrobić osobny odcinek cebulowych okazji tylko o historiach z OLX-a, teraz nie będę męczyć. Mamy ich dużo. No, nie będę teraz was męczyć. Serio, serio, mamy kilka fajnych. Perełek. Ale OLX spoko. Ale czekaj, to może i zachęćmy jakoś. No i... kurwa, stop, w górę, nie? Znaczy ja mamy naprawdę dużo historii o OLX-ie, mamy historię, jak Arnat buty na przykład sprzedawała. Oj. Bardzo fajna historia, jak gość, jak przyjechały taka rodzinka Januszy i chcieli mnie okraść, to też super historia. Więcej historii to będzie w odcinku, jeśli będzie tutaj dużo łapek. No, jeżeli napiszecie w komentarzu, że chcecie w ogóle, bo jeżeli was to gówno obchodzi, to po prostu tego nie nagram, ale OLX ma swoje wady i zalety, niestety, ale chciałbym coś o Allegro lokalnie, bo chciałem to wystawić na Allegro, ale teraz pomylcie mnie, jeżeli się mylę, ale takie odniosłem wrażenie, że jeżeli nie posiadasz zarejestrowanej firmy, to nie sprzedajesz na głównym Allegro, tylko sprzedajesz na tym pieprzonym lokalnie. I Allegro lokalnie jest to hybryda OLX-a i Allegro, czyli wystawiasz jakby lokalnie tak jak na OLX-ie, ale masz też licytacje, które są do dupy! Ta nazwa w ogóle jest taka zmylna. No bo to jest niby lokalnie, że jak OLX jest też odbiór tylko osobisty, to tam też tak niby jest. Tylko że tam masz normalnie opcję sprzedaży. No.
I w Allegro lokalnie o tych licytacjach, bo najpierw wystawiłem każdą konsolę po kolei na lokalnie i ustawiłem licytację. No i okej, tam nie wiem, dwie się... Wystawiłem na OLX-ie na początku i jedna się na OLX-ie sprzedała za 3 dyszki, zapakowałem, ogólnie piękne zapakowanie, chyba nie mam zdjęcia, ale wyglądało Szkoda, to... O matko. Wyglądało to jak jakby pudło wypadło z tyra. Ale barachła, ale tak totalnie, po prostu wszystko, wszystko co było w śmietniku, było miękkie, to byśmy tam... No czy no, ale z takich papierowych, niebrudnych rzeczy, wiadomo, nie? No jakaś wytłaczanka, jakieś no, papiery, ale... gazety, stare, coś tam. Ale... Ale Xboxik za 3 dychy poszedł. A, jeszcze pamiętam, myśmy podarli jakieś pudełko, tak. Żeby było jeszcze więcej tego pudełka. I ono było, jeszcze tam się to nie mieściło, więc to było na skos i jeszcze było tak zawinięte. Tak. Ale sprzedałem, czyli 4 do sprzedania. I dojechało. No. I był klient zadowolony, napisał, że fajnie opakowany w ogóle. Ale ten... było po prostu, wystawiłem je na Aliexie, tam... Leżało sobie na OLX-ie i powiedziałem, a wystawię też na Allegro lokalnie jako licytację. Wystawiłem jako licytację, dwie konsole chyba dostały jakieś oferty. Czyli ja przyzwyczajony z Allegro myślę, jeżeli coś dostało ofertę kupna, to może się sprzeda. Jeżeli ktoś zalicytuje na Allegro lokalnie, to jest zobligowany do kupna. Otóż tak nie jest, bo kilka razy ktoś licytował moją konsolę, i miał to w dupie, nie zapłacił, a tam w regulaminie chyba Allegro lokalnie jest tak, że jak nie zapłaci ci przez 5 dni, to spoko ziomuś, nie sprzedało się, to oni to wystawiają ponownie. Tak więc na Allegro lokalnie leżało to przez jakiś czas i stwierdziłem, że to nie ma sensu i ponownie wystawiłem to na OLX-a. Na próbę to długo trwało, zobaczcie ten poprzedni film, jaki duży czas jedzieli. No i wystawiłem je znowu na OLX-ie. Wszystkie jakby pojedynczo, na tam testowo na 2 tygodnie stwierdziłem, jak się nie sprzeda, wystawiam wszystkie i po prostu w kupie takiej, nie? No i jedziemy samochodem i nagle dostaję telefon, odbieram telefon, a tu taki pan, bardzo go pozdrawiam, mówił mi, że o, ma pan na tym OLX-ie, to ma pan te konsole, to ja te konsole wszystkie chcę kupić. A ja mówię, no, jest, mamy to. Już witałem się z Waską. No, już wszystkie konsole i wiecie, jak przez ponad miesiąc nikt się tym nie interesował, to jak ten pan zadzwonił i później Janusze zaczęły do mnie pisać, ja dam to, a ja za 5 minut, a ja spoko ziomy, już jest zarezerwowane wszystko, pan przyjechał, w ogóle trochę to Januszowo wyszło z mojej strony, bo ja nie wiedziałem ile za to zabrać, rzuciłem cenę 200 zł i za 200 zł sprzedałem 4 konsole, czyli za 230 sprzedałem wszystko razem z zasilaczami, pocisnąłem to wszystko razem, czyli jakieś 230-240, czyli jestem stratny ogólnie, kilkanaście złotych. Podsumowując, jeżeli chodzi o kupowanie niesprawdzanych konsol, to tylko krótko opowiem. Nie kupujcie. Nie uważam, że te konsole nie były sprawdzane. Uważam, że ktoś sprzedał z premedytacją zepsute, bo tylko jedna, chociaż z jednej strony uważam, że były wszystkie, że to było już sprawdzone, z drugiej strony jedna działała, więc ktoś by tej działającej nie wrzucił tam, by wrzucił sam szmelc, moim zdaniem, ale... No ale wiesz, po prostu jednej się chciałam pozbyć, no to 3 przy okazji wrzucił, które... 4. No to tam 4 przy okazji wrzucił, no to... Coś, może troszeczkę tak jak ty, no bo ja też ci mówiłam, nie? A weź może też je sprzedaję jako, wiesz, niesprawdzone, nie? No bo facet w sumie... Ten, co tam ci sprzedawał, mi się wydaje, że on to sprawdzał. Kurde. Jak mógłby po prostu, co, skąd dostał te konsole? Co, od babci dostał na święta? Nie no, czasami wiesz, jest od dłużnika, albo jak się przejmuje właśnie komornikiem, albo jest likwidacja Lombardu. No to ktoś ma 4 konsole, likwidacja, nie? Serwisu. Nawet widziałem na Allegro paczki, jeżeli chcecie, żebym taką kupił, ale... Nie chcą. To widziałem paczki nawet po 10, nie? Za 200 zł konsol. Ojeju. Nie, i... No, ale już... Chłopak, który to od ciebie kupował, to mówił, że tak, chce się pobawić. Że po prostu się chcecie pobawić. To znaczy, to jest super, jeżeli chcecie kupić takie konsole i jeżeli macie czas i umiejętności do bawienia się z tym. Bo jak widzieliście, zdiagnozowałem błędy, jedną konsolę trzeba było wygrzać, po prostu tamta... Te luty na procesorze się po prostu skruszyły i trzeba było ją wygrzać. Jedna miała jakiś problem też z zimnymi lutami, więc jeżeli macie czas, chęci i umiejętności, ja nie mam, ja mam chęci, nie mam czasu i umiejętności,
to fajnie. A jak nie, to nie kupujcie takich rzeczy. Ale właśnie gościu chciał się pobawić, więc myślę, że za 200 zł, jak mu sprzedałem, to myślę, że to jest it's a very good price, nie? Ponieważ dostał jeszcze zasilacze, które są bardzo drogie do jeszcze Xboxów. Ale, dobra, czyli mam 240 zł. I co z nimi zrobię? Co z nimi zrobiłem? Uwaga! Uwaga! Zabel. Kupiłem Xboxa 360. Naprawdę. Wiecie dlaczego? Naprawdę? Znaczy wiem dlaczego. Kupiłem Xboxa, w ogóle kupiłem Xboxa 360, bo jedna konsola działała. I stwierdziłem, że chcę mieć działającego Xboxa 360. Tak jakby mało gratów było w tym pokoju. Większość, ale gramy na niej teraz. A dlaczego, też głównie dlaczego kupiłem tego Xboxa? Znaczy głównie, jedną z części składowych podjęcia mojej decyzji, po pierwsze miałem kasę z tych konsol, a po drugie do CTKJ mam tutaj gierkę. Jest dużo gierek na Xboxa 360, które są po prostu słabe. Tak więc to jest Xbox 360 w wersji E. Jest to jedna z najnowszych rewizji. Dalej wygląda jak klot. Tak, ale jest o wiele mniejsza. I no, nawet przypomina, nawet jest logo i nawet przypomina Xboxa One trochę. Jest to jedna z najnowszych rewizji. Wygląda jak cegłówka, tylko nie ten kolor. No tak, no, trochę tak, no. Nie ukrywam. Ale nie jest też taka zła. Dobra, już tam nie próbuj znaleźć jej zalet. Jest fajna, bo to. Tak. Jedyne co się okazało, to że ma 2 GB pamięci tylko i chcę kupić dysk do niej. Widzę, że tutaj można się dostać do kieszeni z dyskiem. Muszę to sprawdzić. Mam już na oku dysk, o którym opowiem może w innym filmie, bo ten film znowu będzie miał 300 lat. Dobrze, czyli Xbox 360 chciałem kupić. Dlaczego najnowsza rewizja, a nie jakaś stara z dyskiem? Ponieważ te mają poprawione chłodzenie, mniejsza szansa, że się spierdzieli, a mi się nie chce z tym bawić, po prostu. Do tego, proszę Państwa, no oczywiście zasilacz, to wiadomo, nic nie. Zasilaczem, brawo, nie? To już jest postęp co do poprzednich Xbox. Ale, co jeszcze do tego było, proszę Państwa? Padzik numer jeden. Jeden pad był do tego. Drugiego pada miałem swojego. No i Kinect. Proszę Państwa, kupiłem z Kinectem. A żeby nie było nudno na tej konsoli, to jeszcze dostałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gier. Umiem liczyć do 7, brawo. Ja na coś te studia się przydały jednak. Żeby policzyć sobie gry. Tak, 7 gier, czyli z tym larem lujowym mam 8 gier. Głównie to są, bo ogólnie kupowałem to na OLX-ie od pani, którą pozdrawiam. Nie będę zdradzać imienia nawet. Ale okazało się, że to jest od jej córki, więc mamy takie hity jak Kinect Adventures, Rabbids Alive and Kicking, Kinect Sports, Sonic, który chyba nie jest za dobry, tak mi się przynajmniej wydaje, muszę zobaczyć. Jakieś napierdzielanie się w klatce, jakieś fightery, ty głupia, grubo, rusz się trochę, gra, Raymany, Legends, w które teraz gramy. No, jest tego trochę, czyli taki zestaw startowy do grania. Moglibyście się zapytać, ile dałem za taki zestaw z jednym padem, ze wszystkim? 300 zł, czyli dołożyłem 60 zł około i mam działającego Xboxa z Kinectem, z wszystkim. I myślę, że na razie gramy w Raymana, jest spoko. Z Kinectem mam problem, bo mam za mały pokój, ale to zobaczymy, jeżeli nie, to go sprzedam. Myślę, że to była fajna fanaberia. Nie mówię, że to był dobry. Znaczy, te zestawy widziałem za droższe pieniądze, za 400-500, szczególnie z tyloma grami. Xboxy, nie wiem dlaczego 360 są teraz w cenie. Jeżeli wiecie dlaczego, to napiszcie mi w komentarzach, ale naprawdę kiedyś pierwszego swojego Xboxa 360 kupiłem za 100 działającego z padem. Za 300 teraz musiałem dołożyć, no ale za niesamowite kawałek technologii Kinect. Więc pewnie jak pogramy dłużej, to zrobię jakąś retro recenzję tego sprzętu, ale ja jestem zadowolony. Kolejny grab w domu, super ekstra. Jej, ja się cieszę. I po prostu tak się kończy saga Xboxowa. Tak się kończy po prostu najważniejsza saga dla ludzkości tego kanału.
Co będzie w następnych cebulowych okazjach? Nie wiem, codziennie przeglądam o Elixie i Allegro, więc coś mi na pewno wpadnie w oko. A wy napiszcie mi w komentarzu to, co, o co was prosiłem, żebyście napisali w komentarzu, co już nie pamiętam, bo jestem stary i mam sklerozę. Żeby dali znać, czy chcą... Właśnie, historię z Elixa, czy chcecie, dajcie mi znać. I do widzenia. Cześć. Ale po co to mać? Ja to potem muszę ciąć, jak głupia! No cie, z tej strony Laska Gaming z teraźniejszości, ponieważ materiał, który oglądaliście, powstał 2 miesiące wcześniej, ponieważ składałem CTKJ i miałem czasu, starczy gadanie, nieważne. Ważne jest to, że to nie było koniec, ten gnój Laska Gaming z przeszłości was okłamał, ponieważ to nie był koniec sagi xboxowej. Otóż, co się stało później? Później się okazało, że moje pomieszczenie nie spełnia wymagań, Kinecta, bo tam trzeba mieć chyba 1,80 m, a wiecie, meble, kanapa, małe pomieszczenie, dupa, tam gdzie gram, więc no niestety, nie mam willi, jakby się mogło było spodziewać, nie jestem bogatym youtuberem, nie mam willi i po prostu Kinect u mnie, no jakoś jakbym zakombinował, to by miał sens, ale więcej było z tego kłopotu niż pożytku, więc... Sprzedałem go za 110 zł razem ze wszystkimi grami, znaczy sam sensor z wszystkimi grami. Chciałem go sprzedać za 130, oczywiście Janusze z OLX-a się spurtoliły, z jednym się weszłem w dyskusję, w sensie on chciał za 100, a ja powiedziałem nie, ja jestem też Januszem, za 100 nie dam, ja muszę sprzedać go za 110, więc zgodził się za 110, przyjechał, wziął, fajnie, czyli... Jeżeli dobrze zrozumiałem mój poprzedni film, to kupiłem to za 300 zł cały zestaw. Sprzedałem tego Kinecta za 110, ale no, pozbyłem się większości gier. Zostawiłem sobie chyba tylko Raymana i tam chyba Sonika jakiegoś, więc wychodzi nam 190, ale dokupiłem, bo nie było w tej konsoli, był tylko dysk 4 giga, dokupiłem dysk 250 giga za 40 zł, czyli jeżeli mój matematyczny umysł to ogarnia, to mogę wam powiedzieć, że ta konsolka za wyniosła mnie 230 zł. And this is a very nice price, powiem wam, że... Działa jak złoto, miałem drugiego pada, pogrolimy sobie fajnie w Raymana, gram teraz na nim w Larego, nic się z nią nie dzieje, zajebista sprawa po prostu. Laska Gaming na nową generację konsol nie kupuje obecnej generacji, tylko poprzednią, ale polecam takie życie. Ja patrzę za kolejnymi oczywiście przedmiotami do cebulowych okazji. I widzimy się w odcinku, jak coś znajdę. Bo na razie to są same Xboxy 360, nie wiedzieć dlaczego wszyscy sprzedają to, więc jeżeli chcecie kupić, to kupujcie. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.